Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tackle Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Gra w szachy z bardzo silnymi arcymistrzami, obyśmy do nich tutaj doszli. 570 zawodników aktualnie, pewnie ta liczba jeszcze zaraz wzrośnie. No i będziemy walczyć, moi drodzy, jak co tydzień we wtorek. No, dzięki serdecznie Seb23 za takie optymistyczne podejście. Dzięki serdecznie wszystkim za powodzenia. Witam jeszcze raz, no i życzę dobrej zabawy. No i jedziemy, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Liczyć muszę się nauczyć. O, rety, rety, to jest, wiecie, troszkę ze stresu związane. Dużo tych partii ostatnio grałem, tych turniejów. Okej, okay. No i zobaczcie, 2200, 2200 mamy gościa. I mistrz międzynarodowy. Kolumbia. Jedziemy. Ostatnio byłem u fryzjera. Kurczę, ścięła mnie pani zbyt krótko chyba. Nie lubię tak krótko. No ale mam nadzieję, że warianty nie wywiało. Skoczek F6, C4. Jedziemy. Ok, E6. C5. Tak grał Radosław Wojtaszek dzisiaj partię z... Właśnie, ten wariant jest całkiem spoko. Wiem, że tutaj można bić, tylko nie pamiętam dokładnie jak grać. Wiem, że do tego momentu się bije. I teraz... Teraz chyba gra się normalnie. Tak. To jakieś E4 się uskutecznia. Nie pamiętam. Czy teraz E4 idzie? Idzie. Chyba idzie. Gram, słuchajcie, na zaczepkę. Tu, tu, tam, tam. Nie no, gram na zaczepkę, no. Zbił. Muszę zbić. Muszę zbić. No i taka zwariowana poza, no i coś w moim stylu. Mam nadzieję, że tutaj jest w miarę dobrze. Też zbiję. Jak to wychodzi w pionkach? Cały czas mam pionka więcej. No tutaj wiadomo, że może mi zaraz trzasnąć. Tak? Sprowokujemy go do E5. Wrócę po prostu gońcem wtedy. Tak, tak, już partia jest przeanalizowana. Dokładnie, wiem co się dzieje. No tak, 2 minuty na zegarze. Wybił, no wybić muszę. I... Długa roszada grozi. Aha, tak zagrał, sprytnie. Długa roszada to tu będzie wisiała, ale zaraz. Długa roszada, gdzie on odejdzie w ogóle tym królem? A mogę też wieżą dać szacha. Król tutaj. What? Tu, tu, tu. Chyba wygrywam, co? Długa. Bije potem skoczka. Daje szacha. I król nie ma ucieczki, bije tu i wygrywam. Król pójdzie tu. Król w pułapce. Zobaczcie, jak gońce przecinają. Niesamowicie, wieża atakuje. No, sensowne było... Aha, tutaj zagrał, dobra. No faktycznie tutaj też można. To jeszcze nie wygrywam niestety. Ale zaraz bicie. No to bicie to chyba nie bardzo. Tu mi pionek wisi. I tu. Trochę się zamyśliłem. Idziemy na atak. W zasadzie co ja tutaj myślę? Przecież to trzeba atakować. Wieża E1. Dzień dobry, witam, witam Kasiu, witam, witam wszystkich. Dobra, poszedł tutaj. Poszedł. Chociaż tak, lekko. No tu mi zbije.
Tutaj dostanie, tu jedną wieżę wymienię. No jakąś tam aktywność chyba znowu mam, tak mi się wydaje. Na pewno da szacha. To bez dwóch zdań. Teraz pytanie, czy tam wieżę nie zbić i grać końcówki. Nie, zbijemy tu. Teraz tak, na E5 mi coś podwisa. Dobra, zbił. No to było do przewidzenia, więc zbiję. No, parę gońców. Bał się tam poświęcenia prawdopodobnie. Idziemy F4. Od razu rozbijam tutaj. Staram się rozbijać tę strukturę. No, wszystko porówno, tylko że mam parę gońców. Na pewno przyjemniejsza białych, ale to zawsze, wiecie, kwestia wykorzystania. Okej. Tutaj nastąpiło zagranie, a to ciekawe. Wiążemy. Jeżeli się uda, to ja biorę pionka. I czy z pionkiem więcej uda mi się wygrać? Nie jestem przekonany. Niestety nie jestem tego bardzo przekonany. Więc podciągam króla. Tak, tutaj zagrał. No właśnie. Teraz zbijemy. Okej, teraz zbijemy. No, król jest pociągnięty na C4 już trochę wyżej. To jest dobra informacja. Co to za pionkówka by była? No właśnie, zbiję tutaj. Zbiję tutaj. Król pójdzie. Tych pionkówek się trochę boję, słuchajcie. Więc pójdźmy wieżą, zachowam sobie wieżę. A na sekundach gramy, świetnie. Tym odbiję w ogóle teraz, żeby mieć tam szachę, tam zbić i bronić. Okej. No muszę przejść tutaj do defensywy. Źle pograłem. Źle pograłem. Jak tak będę grał, to nie wygram. Dobra, czas spadł przeciwnikowi. Na ten ruch miałem takie posunięcie i nie wiem, czy to bicie wygrywa. Prawdopodobnie tak. Aż sobie szybko zerknę z silnikiem, końcową sytuację. A jednak remisowa, zobaczcie, coś tam, ale po tym ruchu na pewno wygrywam. Raczej tak, 1,5. No cóż, czas jest elementem gry i tego się już będę trzymał, słuchajcie. Zobaczymy w debiucie oczywiście, jak to wyglądało, bo wyglądało to na pewno dobrze. W ogóle taki jest ruch teraz E5, czy ja dobrze tam zagrałem? E5, skoczek A4 lepsze. Ach, muszę te warianty jeszcze popatrzeć. Okej, tak, tak, tak. Gonię C4. Dobrze! Dobrze tutaj zagrałem. Przynajmniej jestem zadowolony z tego, że dobrze tu pograłem grę środkową. Długa roszada, też dobry ruch. I teraz coś tu musi być. Ajajaj, zobaczcie, goniec C4, bardzo ładne posunięcie. Tutaj przecież uderzam. I po tym ruchu, po takim ruchu jeszcze tak można strzelić. Ale by pięknie było. Tu wisi, nie? Wiedziałem, że coś tam było, tylko jednak trochę nie docisnąłem. Słuchajcie, sorry za tą jakość, ze względu na to, że tam ustawienia coś mi nie zagrały w OBS-ie tym razem. Wydaje mi się, że ustawienia są w porządku, a jednak nie do końca. No wygrana. Jest punkcik z mistrzem międzynarodowym. No dobrze, no. Teraz pewnie jakiś arcymistrz wleci. Proszę wybaczyć na chwilę.
Aż się, słuchajcie, koszula mi rozpina od tych emocji. No dobra, fajnie, że jest was tak dużo, cieszę się niezmiernie. Ja tutaj tylko patrzę co i jak. Jeszcze wybaczcie chwilkę. Dobra, okej, okay. Już sobie tutaj będziemy grać. Dźwięk czy bez dźwięku, o co chodzi? Z Hikaru fajnie byłoby się spotkać, no to prawda. Będzie ciężko. Czy on jeszcze gra? Już. Zawsze jak wchodzę na jego partię, to nie zdążę zobaczyć chociaż kilku posunięć. Za chwilę pewnie runda trzecia, chciałbym druga. Za sekundę. O, tu jest jakaś partyjka ciekawa. A, wyłączę warianty, żeby nas tutaj nie zmylało. No remis, remis jest, bo zawsze tutaj wieżą tego pionka wybije. Nie ma szans, żeby białe tutaj zwyciężyły. Jasne, że można sobie oczywiście pograć jeszcze troszeczkę. Tak, ja wiem, że znowu jest ta jakość. Wiem, już o tym mówiłem. Dźwięk w ruchach. Aha, no już tak ustawiłem takie drewienko, więc już jest jak jest. Nieco przesunę. Okej. No i remisik, nie? Dobra, mamy kolejnego zawodnika. Arcymistrz. Nie wiem kto, ale znowu gram białymi. No Argentyna jakaś tam. Okej. Gramy. Jak będziecie... Możecie zobaczyć Leonardo Tristian, ile on tam ma. Ale powiedzcie mi po partii. Żebym się specjalnie tutaj nie spinał. No dobra, taki ruch jest, okej. Okay. Nie wiem co na niego grać, wiem, że można zbić. Tam sobie jakoś będę pykał. No tak grają. Jest to dosyć popularne ostatnio. Okej. Okay. No dobra, wyprowadźmy sobie kulturalnie figurkę. Tak, zagramy i tutaj, nie chcę grać H3. Okej. W sumie to nie wiem, jak dokładnie grać ten wariant. Postraszymy go tam matem, co? A co tam? Straszmy przeciwnika. On też sobie tutaj wyprowadził figury tak po prostu, póki co. Taki ruch istnieje. Znaczy się gońcem. Zagram tu wtedy. Wyjścia nie będzie. Ja wiem, że to jest takie prymitywne ustawienie na mata, ale co mi tam. Mój plan to będzie tam zagranie za chwilę. Szybko wymienił. To ciekawe. Teraz jakoś skoczkiem tam spróbuję się zakleszczyć. Chociaż nie, bo skoczek E4. Może nawet będę musiał. Ale nie, teraz mogę tak zagrać, bo skoczek na F5 będzie fajnie stał. Dobra, taki ruszek, wyczekujący nieco. Okej, okay, bo jak zagram... Właśnie, jak zagram tu... Zagrajmy tak. Tu już istnieje opcja zbicia. Wszystko widzi i się nie boi. Wróćmy, zobaczymy jakie ma plany. Ma plany remisowe czy nie? Raczej nie, jest arcymistrzem. To jest takie moje psychologiczne zagranie. Nieco, mam nadzieję. Się w ogóle tutaj chyba też mogę próbować zaraz zagrać, tylko hetman mi tutaj patrzy. Dobra, zmienił koncepcję gry. Spróbujmy tak. Wymienił, okej. Okay.
Dobra, aktywnie tutaj na C4 pilnujemy. Jasne, że tutaj mata nie dam. Bardziej gra pozycyjna, ale może zdwoić wieżę na C. Wymiana hetmanów może jakaś. Zobaczymy. Okej. Zdwoimy. No dobra, wymiana to wymiana. Okej, zdwoimy. Się muszę gdzieś skoczkiem przestawić. Tam może, tylko kwestia, czy ja dobiorę się do tego. Muszę zmienić koncepcję, może tak. Król zawsze to będzie dobry pomysł. O, właśnie. I tutaj skakuje, skubaniutki. Zbić muszę. Tym raczej. Idę po tego. Jakieś tu rozbicie może istnieje. Wygląda to dobrze u czarnych, lecz ja muszę tutaj... A, bardzo ładnie zagrał. Tak. Z planem F3 i król F2. Koniecznie. Ok. Tak trzeba grać. Bez dwóch zdań. Ok. I tu się załadujemy, słuchajcie. Albo tu grożą widły. Mamy. Mamy widełki. Tylko właśnie kwestia, czy ja się przebiję tutaj teraz. Powinienem się przebić tak. A no właśnie. To do łatwych zadań nie będzie należało. Bronić. Chyba teraz tu idzie. Chyba tak. Sprytnie zagrał, muszę przyznać. Ale przedzieramy się przez E6. Ja już jeszcze mogę G3, F4 próbować grać. Tylko kwestia, czy ja się przedrę potem przez to skrzydło, raczej nie, więc muszę tu E6 grać chyba obowiązkowo. Tak, obowiązkowo muszę grać E6. Skoczek E8, tam skoczek gdzieś stanie, coś będzie atakował, ale też będę mógł atakować. Jakąś aktywność łapać. Król bezpieczny. No muszę iść E6. Sprytnie, sprytnie. Jeszcze dalej w ogóle przyciska. No jedyne moje rozwiązanie to E7. No i tutaj. Niekoniecznie, słuchajcie, niekoniecznie to będzie dobre. Idę królem do pomocy. Stoję w miejscu, więc ja nie muszę tutaj się spinać. Idę. Idę, tak. No i teraz tak, koniecznie. Szach. Pytanie, czy ja mogę zbić tu? Tu? Nie, bo pionek mi zrobi przełom. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Mam dużo czasu jeszcze, nie? Idziemy tak. Idziemy tak. Ok.
Wygrałem na czas. Ciekawy jestem w ogóle tej pozycji na końcu, czy ona jest wygrana według silnika. Jest wygrana, ale już w tej sytuacji, wiecie, trochę już trzeba policzyć, nie? No dobra, no. Jest arcymistrz za burtą, jest spoko. Czyli mamy ten sam początek co tydzień temu. No dobrze, 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 dobrze. Ktoś mi powie, jaki on miał ranking? 2,535 FIDE. No ale to dobra, fajna partia była. Tak, liczymy arcymistrzów. No fajnie by było oczywiście. Dzięki, 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 dzięki. No ale to, słuchajcie, to jest dopiero początek. Już z doświadczenia wiem, że to różnie bywało. Więc zachowujemy spokój. Luzik, luzik. Tak, bo seria porażek jest najgorsza, więc tu trzeba zachować spokój zdecydowanie. No, więc co, Kocichowski, przypuszczam, że każdy czas by mógł dobry, do, był, byłby mógł być dobry, jeżeli byś go dużo grał. Ja na przykład gdybym grał 10 minut, to też pewnie jakoś można by było to ogarnąć. Zawsze lubiłem blice, no wiadomo, ale partie klasyczne też bardzo lubię. Co Hikaru robił, że niektórzy mają do niego zły stosunek? Wiesz co? Wydaje mi się, że tą odpowiedzią będzie to, że Hikaru robi dobrą robotę, dlatego ma też wrogów. Tak, o cichotki przeczytałem. No, Dawid głównie specjalizuje się w szachach klasycznych, więc nie ma co się dziwić i to jest normalne. No jest arogancki. Ja kiedyś go bardzo nie lubiłem, ale zmieniłem o nim troszkę zdanie. No jest taki, jest to, słuchajcie, no ale jest świetnym arcymistrzem. I dobrze, szachy sprzedaje. No dobra, ważne, że arcymistrz pokonany to też wróży dobrze, mam nadzieję. Hikaru chyba jest totalnym abstynentem, z tego co wiem. No bywa różnie z nim, to prawda. A nie widziałem tego, jak się tam chłopaki... no. Grali w szachoboksie, powiedzmy. No, ale spokojnie, Kacper, to jeszcze daleka droga, to przyzwyczaić się również, jeżeli to nastąpi. Co to za pytanie, co ja lubię wypić? Tutaj mam, no będę reklamować, wodę gazowaną. To dzisiaj tak mnie ochota wzięła na gazowaną wodę, że głowa mała. Coś wspaniałego. Cześć, Łaj, witam cię serdecznie. Co tam dobrego jeszcze widzowie? Czy śledzicie Mistrzostwa Polski? W ogóle macie jakiegoś faworyta u siebie? No wśród mężczyzn już jest czterech zawodników. Wiadomo, Radek Wojtaszek jest głównym faworytem. Szczególnie, że dzisiaj jeszcze wygrał partię. Ale wśród kobiet? No tam Jola bardzo ciśnie z punktami, ale też Joasia tam też ładnie grała. Trzeba przyznać. No zobaczymy, jak tam to się wszystko rozwinie. No wśród kobiet to wiadomo. Paweł Teclaw, zobaczymy właśnie. Kim jest ten zawodnik? Aleksander Moskalenko. Coś mi mówi to nazwisko. No właśnie, jeżeli Paweł jutro Białymi wygra z Wojtkiem, to będzie coś niesamowitego. Będzie minimum wicemistrzem Polski, to największy sukces. No dobra, skupmy się na partii, słuchajcie. B3, no dobra, kurczę. B3 grają. No grają. Schodzą z teorii, póki mogą. Gramy swoje. Nie wiem, nie będę tak się mocno tutaj zagłębiał w te pozycje. Gram po prostu tak, jak czuję i tak będę sobie po prostu grał. No i tyle. A tak, zagram i tu go wygonię. A co mi szkodzi? Tu grozi na D3 jeszcze wjazd. W ogóle dziwna pozycja i nie wiem, kto ma lepiej. Może białe. FIDE 2,558, no to już nie z takimi się wygrywało, nie? D4, no tak, taki ruch istnieje. Mm-mm.
Wracam. Kurczę, jak mnie tutaj oszukał nieco. Tak czułem, że taki ruch zagra, tu mnie kusi. Skoczek weźmie, hetman G5. Bardzo niestandardowa pozycja, ale chyba na taką trzeba pójść i brać pionki, póki dają, wiecie. No bo cóż mi pozostało? Nie widzę tutaj konkretów, więc będę grał tak, jak będę czuł. Skoczek C7 też będzie miał placówkę. Tego piona oczywiście mogę oddać i zaraz roszada istnieje. Dobra. No roszada, bo roszadę zrobić trzeba. Ok, skoczek się przerzuca. Jakiś skoczek na E4, ok. No mój goniec nie gra, ale może teraz zagra. Co ja podstawiłem? Czekajcie, mam chyba taki ruch i tak, i mogę wziąć z powrotem. Chyba tak. Pionka wziąłem. Jak się wygrzebie z figurami, to będzie dobrze. Tutaj jak zagra na D3... Oj! Ale bym zrobił, jakby ruch w sekundę wykonał. Jakby tak zagrał, to też dobra chwila. Będzie mnie próbował cisnąć ewidentnie na skrzydle. Muszę jakiegoś pionka oddać tutaj. Nie wiem, może tak. Jak się wygrzebie z figurami, o ile się wygrzebie. Coś tam widzi, chłop. Dobrze to nie wygląda. Skoczek nie ma aktywności żadnej. No niestety, łatwo nie jest. A ja mam 50 sekund tylko. Niedobrze. Nie dostrzegłem do tego mógł. No dobra, już za późno tutaj. Koniec. Dobra, muszę tak zagrać. Nie widzę innej opcji. A jeszcze hetman C6, później bez figury będę latał. No, pozycja stopa chyba, moi drodzy, niestety. Załatwił mnie, wyglądało to dobrze. Wyglądało to dobrze. To w ogóle mam dwa pionki więcej, ale za figurę. Niezbyt. Zbiję i nawet hetman C6 może zagrać nawet tu, ja zbiję. On mi zbije wieżę i ja wtedy, nie wiem, skoczek na D7, a nie, nie mogę. W ogóle będę stał totalnie źle. W ogóle totalnie źle będę stał. Będę musiał pogoniec tutaj oddać figurę. Wieżą zagrać, żeby zdwoić wieżę. Czemu nie gra? Czyby miał słaby internet, o co chodzi? Użytkownik jest offline? Czyby miał takiego farta, że on sobie po prostu... Znaczy net mu się odciął? Czyby miał takiego farta? No ale takie... A nie, to takie zwycięstwo mnie nie satysfakcjonowało. Absolutnie. A tak się może zdarzyć w ogóle.
Już dawno by zagrał gońcem na B5, przecież robo by zbił na A6. Tu lub tu. Gość uciekł, słuchajcie. Słuchajcie, uciekł. Znaczy się net mu zepsuł. Masakra, nie? Łapki w górę dla mojego przeciwnika. O rety. Ale się przestraszył mojego ruchu. Skoczek A6. No w ogóle masakra. Czarnymi 24 wygrałem z arcymistrzem. Masakra. Nie no, nie wiem co powiedzieć. No, zobaczę sobie po prostu partię. Wiem, że miałem w trąbę. Tutaj tak zagraliśmy nieco szalone szachy. Ale cały czas grałem tutaj ok ruchy, tak jak patrzę. A3 i teraz chwila. Skoczek A6 trzeba. B4 poszło, dobra. Skoczek pokazuje z A na B8, żeby mimo wszystko zagrać. Żeby tam się potem rozwinąć. No bo w miarę chyba. No ale mnie oczywiście podkusiło, też nie najgorzej. Chociaż ocenia to komputer jak ocenia. Tutaj niezbyt dobrze ruszada. No czułem, że to jest ok. Drewno i ciemne drewno. Takie są to motywy. Skoczek C3, skoczek, goniec. No, taki mały plusik u białych za te dwa piony, więc za jednego piona. Więc jednak białe w miarę coś tam ogarniało, ale wszystko gram tak jak należy. Bicie tutaj, tutaj zobaczcie i zagrał skoczek, źle zagrał skoczek. Goniec H2, wszystko widziałem do tej pory bardzo dobrze, jestem z tego zadowolony. Bo chodzi mi o te moje posunięcia, że one są ok. Tylko wiadomo, tutaj trzeba precyzyjnie teraz grać. Hetman H4, no cały czas precyzyjnie. G3. A, no i w tym momencie popełniłem błąd. Hetman H6. Chociaż tragedii jeszcze nie ma, bo można byłoby zagrać hetmanem na D8. I próbować wyprowadzać tu figury jak tylko najszybciej można, nawet za cenę piona. Tutaj gdzieś błąd popełniłem, tutaj. Aha, zobaczcie, minus 20. Minus 1,20? Prawie minus 0,60? Wieża tutaj to już jest wór, nie? Hetman D6. To wieża D8 to jest wór. A zobaczcie ciekawe posunięcie B5. Wow, ale posunięcie. W ogóle, kurczę, czemu ja takiego ruchu nie widziałem? Wiecie o co chodzi w tym ruchu? W tym posunięciu chodzi o to, żeby wstawić tu gońca i grozić od razu matem. I tam są kłopoty masakryczne. Masakryczne kłopoty. I na przykład hetman D6 powiedzmy, to goniec B7, tu się broni, nie? A tam grozi mat. Ale jajka. Ale fajnie to wygląda. I tu jeszcze goniec wisi. Czyli dobrze wyczułem, że pozycja jest spoko, nie? Tylko popełniłem po prostu gruby błąd pod tytułem wieża E8. No trudno. Ale ruch, nie? Masakrycznie. Te B5 to jest jak z kosmosu. Dobra, słuchajcie, zapomnijmy o tej partii, mimo że wygrana, taka niesłuszna, ale punkt to punkt. Nikt później nie będzie tego pamiętał, jak się zdobywało te punkty, tylko że były. Jak to dzisiaj wygląda, co tutaj się dzieje? No to remisowa, dobra, tu poczekamy chwilę. I tu jeszcze jakaś partyjka. Dwa skoczki, zobaczcie, co tu się dzieje. To jest teoretycznie, czy to jest wygrana w ogóle? Sprawdzę z silnikiem, bo no już jest remis. Znaczy wygrać to bardzo ciężko. Ale ten pionek gdzieś indziej musiałby stać, żeby była jakaś szansa. Były takie partie, że dwa skoczki wygrywały, jeżeli pionek był u przeciwnika. Kacper Piorun, moi drodzy, z Kacprem Piorunem gramy, ale mi się tu trafiło, no. Z Polakiem. Pozdrawiam Kacpra Pioruna. I jedziemy. Tegoroczny zawodnik mistrzostw Polski. No gramy C5, co będziemy się tutaj bać. Skoczek, pionek, lecimy. Zobaczymy, czy teoria, czy jakieś tutaj wygibasy. No wygibasy, skoczek. Tak grają, się nie boją. To by były takie francuskie schematy, a tak, taki atak. Może tak, szybciej trzeba grać trochę. Ruszada. No muszę tak zagrać, będzie atak hetmańsko-indyjski, tak to się nazywa? Ktoś mi podpowie. Tu czarny idą na tym skrzydle, a białe idą na tym. Kto pierwszy, ten lepszy. Wolę jednak chyba grać białymi. No tak, on na mnie tu idzie. Ja muszę iść tam. Nie znam tego, wiem, że tak się mniej więcej gra. Się tutaj pchamy pionami.
I teraz tak. O, jakoś tam się będę pchał pionami. Za bardzo nie wiem, jak to się rozgrywa dobrze. Tak, on będzie tutaj mi tworzył słabości. Przynajmniej będzie się starał tworzyć słabości. Również coś tam spróbuję. A ten ruch może niefortunny. Niezbyt fortunny. Muszę iść jakoś tutaj gońcem figury wyprowadzać. Okej. Może tak i tutaj staniemy. Skoczek nie wybije, bo tutaj mam. Dobra, skupmy się na partii. Aha, no Kacper gra trochę w szachy, to prawda. Wiadomo, słabe czarne pola. Czy skoczkiem zagrać? Sam nie wiem. Chyba tak. Z takim planem. Aha, tu mi się skoczek ładuje. Niezbyt przyjemne. No, muszę uderzyć z kontrą. O ile to można tak nazwać. Poszedł tutaj tędy. O, wieżą zbijemy. Wiem, że ten pionek jest słaby, ale tu głównie chodzi mi o to, żeby naciskać na punkt C2. Powiedzmy tak, nie wiem, czy to dobry ruch. Wybił tak po prostu. Skoczek na E6 wchodzi paskudnie, to wygląda bardzo. Może tak, a może i nie. Ciężka sprawa. Bardzo trudna sprawa, niestety. Defensywa na maksa. Kurczę, strasznie to wygląda. Bardzo źle. No, ciśnie, ciśnie. Kacper jest bardzo mocny. Bardzo mocny. Właśnie widziałem tę wieżę D6. Niestety widziałem. No tak, goniec nieaktywny kompletnie. Topeczka. No dobra, załatwił mnie bez mydła. No dzięki, Kacper. No, co mogę powiedzieć? Zasłużenie przegrałem. Nie znałem debiutu, no za bardzo, tak, ale też nie miałem pewności w swoich posunięciach. Zaraz to nie ta partia. Zobaczmy, co tam było nie tak. Przegrać z Kacprem to nie wstyd, absolutnie. Zagrać to zaszczyt, nawet bym tak powiedział. D5 trzeba było szybciej uderzyć. No dobra, to na to samo wychodzi.
No po prostu ta pozycja jest teoretyczna, tylko trzeba wiedzieć, znać generalnie niuanse. Zobaczcie, B5, wszystko dobrze. A5, wiem, że tak się mniej więcej grało. Ja wiem, że się nic nie stało, spoko. Tutaj może przesadziłem, może coś innego. H6, ja się takiego ruchu w ogóle boję grać, bo... Ale może trzeba było twardo zagrać tu H6 i królem na H7. Tak obronnie nieco zagrać i cisnąć na skrzydle. No, następnym razem będę wiedział, że H6 przechodzi. Ale cały czas, zobaczcie, silnik jest po mojej stronie w tym momencie. No teraz już nie. Co takiego pokazuje? Cały czas H6. Cały czas H6 w tych sytuacjach trzeba tutaj pykać. H6 będę pamiętał. Okej. No i partia nauczyła czegoś. I znowu H6, słuchajcie. Masakra, będzie mi się to śniło. Ale jak się przyśni, to się zapamięta. No tak, tutaj już mnie po słabościach naciskał, niestety. Można było jeszcze goniec B7. No przecież miejsce gońca jest po tej stronie. Dobra, sprawdźmy, czy tam tak w ogóle silnik, jak to ocenia. No białe tu się bawią za friko. No i tam się gdzieś rzuciłem, ale to... Nic tu niestety nie ma dobrego. Nic mnie tu dobrego nie czeka. No tak. Ja czułem, bo jedyny skoczek, który broni F6, jest w teoretycznym takim zagrożeniu. I tutaj wchodzi ten skoczek na F6, paskudnie to wygląda. Mógłby nawet co? Zbić tutaj? Nie, teraz nie mógł. Hetman G5, okej. Hetman, wybicie, wybicie. Wieża. No, katastrofalna pozycja. Ale co, jeszcze tak? No to tutaj widziałem i tu widziałem. No wtopa jest totalna G4, tutaj nawet. A, okej. Partia bez historii, ale jakbym zagrał H6, to bym może powalczył jeszcze. Czy mój cel to jest IM czy GM? To pierwsze. To pierwsze zdecydowanie. Na arcymistrza potrzeba by było w ogóle zrewolucjonizować moje życie osobiste, ale nawet nie wiem, czy dałbym radę. No może, no, ale to musiał tylko trenować i jeździć na turnieje, a to jest niemożliwe. Ale ja nie mam takich aspiracji, nie jest to mi do życia potrzebne, absolutnie. Ale to pierwsze, myślę, że w zasięgu. Miejmy nadzieję. Dobra. Partia była. No ma, i tak mamy, słuchajcie, 3 na 4. Przypuszczam, że dostanę kolejnego arcymistrza. To był trzeci arcymistrz z rzędu w turnieju, więc im więcej ich, tym lepiej. W ogóle pierwsza partia IM i trzech arcymistrzów, więc mam nadzieję, że tylko takich będę dostawał. Witam cię, magia. Cześć, 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 cześć. Zapytać zawsze możesz. Mam syna 3,5 roku. Czy poleciłbym jakiś fajny debiut dla białych? I proszę, aby nie był to gambit hetmański, królewski. Nietrudny do ogarnięcia. Wiesz co? No, polecam na przykład dla początkujących gambit szkocki. Jeżeli grasz E4, to jak najbardziej. Nie, syn nie gra w szachy jeszcze. Znaczy, tam czasami się bawimy figurkami, ale to nie zmuszam, spokojnie. To jeszcze jest, wiecie, to jest dopiero 3,5-latek. Spokojnie. Nie mam jakiegoś ciśnienia, na przykład, żeby już w wieku 4 lat grał w szachy. Zresztą nie wiadomo, czy w ogóle będzie. Zwykle jest tak, że dzieci rodziców, którzy są szachistami, no to nie idą raczej w ich ślady. Z reguły tak jest. Albo idą w ślady tylko powierzchownie, że tam sobie zrobią drugą kategorię i tyle. A zobaczymy, czas pokaże. Partia szkocka jest. No, można, to i to można grać. Nie jest tam aż tak dużo chyba teorii do ogarnięcia. Wariant Ałapina w Sycylu. Sandomierski to raczej nie polecam. Jasne, że można grać, Wojtku. W ogóle wszystkie warianty w Sycylu chyba są ok. Zależy, jaki macie poziom. Jak zachęcić sześciolatkę do szachów? Jeżeli w przedszkolu ma zajęcia, to polecam zapisać na zajęcia. W grupie dzieci w tym wieku się fajnie integrują i to na pewno bardzo fajnie działa na dzieciaki. Na pewno bym odradził indywidualne zajęcia w tym wieku, bo to może wtedy to może zniechęcić. A jeżeli na przykład jest jakiś klub szachowy, gdzie tam powiedzmy
Tak, teraz ma ochotę dużą, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale wiem z doświadczenia, że te dzieci mają wielką ochotę, a potem po roku przestają w ogóle patrzeć na szachy. No ale patrzmy na to oczywiście optymistycznie. Jeżeli dziecko chce grać w szachy, no to pewnie. Jeżeli w przedszkolu nie ma takiej opcji, to polecam gdzieś do klubu zapisać i żeby chodziła na grupowe zajęcia, w sensie, żeby sobie tylko grała nawet w szachy. No niekoniecznie musi to być jakiś trening. Znaczy, zawsze wiadomo, jakaś godzinka w tygodniu treningu. Powiedzmy w grupie, to jest dobry pomysł. Do tego jakaś tam gra towarzyska i na początek wystarczy, jeżeli nie macie ciśnienia. A nie polecam, żeby ciśnienie było na dziecku, bo to może się źle kończyć. No tak, ale to najlepiej praktykować dużo, dużo, dużo grać. Ale nie tylko z tatą czy z mamą, tylko właśnie, żeby wyszła poza środowisko domowe. No wariant Najdorfa w Sycylu, no bajka, tylko tam jest tak dużo odciągnięć, wariantów w sensie. Ja się przymierzam do Najdorfa, ale jeszcze nie w tym momencie. Ale Najdorf tak, bo on jest bardzo agresywny, zaczepny, a ja takie rzeczy lubię, ale trzeba przede wszystkim bardzo dobrze znać warianty. Ale można sobie praktykować, ja bym mógł nawet teraz zagrać wariant Najdorfa, jakoś mniej więcej, mam nadzieję, żebym nie przegrał tam w 15 ruchach, chociaż jest to bardzo prawdopodobne, jak się nie zna wariantów, po prostu. Zabawy okołoszachowe? No pewnie tak, ale no pewnie tak, dużo teraz tego jest. Jak ja byłem dzieckiem, to ja chodziłem do klubu 2 razy w tygodniu, po 3 godziny się grało w szachy z 30-latkami, 40-latkami, oczywiście kilku tam juniorków było też. No i trwa to do dziś. Znaczy, no tak, trwa do dziś. Kwestia tylko, wiecie, no jak jest pasja, no to leci. Moja pasja poza szachami? Znaczy, największej pasji to poza szachami nie mam. Szachy są moją największą pasją, ale jeżeli chodzi o sporty, to lubię wszelakie sporty na przykład. Lubię rower biegać, grać piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, wszystko. Tenis stołowy, nie wiem, różne rzeczy robiłem w życiu sportowe. Tak na poziomie oczywiście amatorskim. Pływać lubię, jeśli chodzi o sporty. Co więcej, kurczę blade. Czasem w dobrym towarzystwie lubię sobie siąść pod parasolem, morsować również. Latem pod parasolem, wiecie, przy zimnym sobie napoju posiedzieć, porozmawiać. Ale to tak sporadycznie, jeżeli jest okazja i sposobność. Wszystko dla ludzi. Z grillami to nie. Jak grille to jakoś tak powiem wam. Niespecjalnie. Ale z grilla bym zjadł, znowu jedzenie się zacznie. Chętnie bym cukinię grillowaną zjadł, albo paprykę, uwielbiam. Kręgle, pewnie, że tak. Nawet miałem jakiś rekord w kręgle 230 punktów kiedyś, coś takiego, może ciut więcej. Sporty wodne? Jakoś tak mnie nie kręcą, typu jakieś tam, znaczy no, kajaki, jeśli to można uznać za sport wodny. Jak się wiesz, mieszka nad jeziorami, no to głównie nie korzystasz z tego, nie? Ale nie wiem, co przeciwko. Wiesz co, no tak póki co uczciwie wygrałem jedną partię z arcymistrzem, w drugiej partii powinienem przegrać, ale chyba net mu się rozłączył. Czy miałem nieprzyjemne do czynienia z szachowym mentorem? Bo ostatnio usłyszałem, że jeden ze streamerów mówił, że pisze do jego uczniów i nagaduje, że jest słaby, a dużo się ceni i takie tam. Nie, nie wiem, o co chodzi, Topciu. Nie wnikam w jakieś takie konszachty. Nie interesuje mnie to naprawdę. Szkoda mi energii na coś takiego. Jak to jest ogrywać najlepszych arcymistrzów? Powiedz mi to, jak to jest. Nie, wspaniałe uczucie, oczywiście. Każdy skalp arcymistrzowski dobrze smakuje. Ale do wszystkiego się można przyzwyczaić. Oby. W snookera to tak grałem amatorsko troszkę, ale zasad dokładnie nie pamiętam w snookera. Ale w taki bilardzik, powiedzmy, przy piwku to tak. To się grało. Nawet w jakimś turnieju chyba brałem udział, nie pamiętam, ale możliwe, że tak.
bilard. Warcaby umiem, ale nie gram. A jak się gra w szachy, to wiecie, warcaby się nie chce. Jak zwiększyć ilość odsłon na YouTube? O, proszę bardzo. W tytule powinna być nazwa debiutu. Tak, ja robię debiuty. Będą debiuty. Ludzie nie szukają partii Teclawa, czy nawet Dubowa. No może, może, może o to ci chodzi. Może i tak, ale wiesz co, nazwę debiutu będę wpisywał, jak ja będę debiut omawiał. Nie, spoko Rutra, dzięki, dzięki. To bez ciśnienia, luzik. W Brydża akurat nie, nie znam zasad Brydża. No, moi rodzice grają w Brydża. Hobbystycznie, a ja kurczę blade, nigdy nie poznałem zasad, jakoś mnie nie kręci to. Znaczy coś tam kiedyś tłumaczyli, ale to od razu mi się odechciało. Rady przed maturą? Zrelaksować się i dwa dni przed maturą odpocząć. Znaczy wiem, że dzisiaj się zaczęły matury, w tym wypadku 4 maja, ale kompletnie nic nie zaglądać do książek. Dobra, moi drodzy, lecimy. FM, szkoda, bo myślałem, że dostanę jakiegoś IEM-a minimum. No dobra, ale FM, FM, do, dobry FM, słuchajcie, 2748. To nie byle kto. Gram swoje. O, Gambit Budapesztański. Okay. No zbiję to, kurczę. Zgonię F4, zgonię F4, nie zagram, tak zagram. A, będę grał normalnie. Okej. No, taka tam pozycyjka do gry normalna. Para gońców przynajmniej się zachowała. Mógłbym zbić skoczka. Za późno. Ok, B3. Spokojniutkie. No i taka pozycja pewnie czarnym odpowiada. No, jest taka ciut pod remis. Mój goniec na F3 powinien stanąć wcześniej. Dobra, trudno. Tam przesuwanie pionków. Spróbujmy powoli robić progres. Albo on będzie robił, to też trzeba uważać na to. Słaby pionek będzie. No tak, trzeba uważać na to, że on będzie tutaj cisnął. Ok, jeszcze nie zagrał tak, jak myślałem, więc zejdę hetmanem. Hetman F6 grozi, bo tu skoczek F3. A jednak nie. Skoczek C5, goniec C2. Goniec C2 będzie stał lepiej. W piona uderzam. On od razu idzie na mnie. I nawet nie patrzy. Skoczek C5 zagra, ja tutaj on skoczek E4 albo goniec C4. Prawdopodobnie. A nawet tak, to ciekawe. Wezmę to. No właśnie. No dobra, zagram tak. Czy pionkiem wybić? No chyba nie. Chyba wierzą. No tu jest słabość. Dobrze, że mi został goniec czarnopolowy, tylko czy ja jestem w stanie to jakoś ogarnąć? To jest pytanie.
właśnie. Tutaj chcę zwolnić wieżę z obowiązku obrony. On ma trochę więcej manewrów. Niestety tak zagrajmy, bo jak zagra tak, to ja zbiję. Tak się zdecydował. To ciekawe. Okej. Będę musiał jakość poświęcić. No będę musiał, to poświęcę, no. Za cenę piona. Przypuszczam, że czarne lepsze. No ale cóż tu można było innego grać? Nie za bardzo widzę. Królem muszę znowu przejść na tamtą stronę i próbować grać B4. Chyba. Tak, jeszcze taki ruch istnieje fajny. Więc zagrajmy. Ładnie zagrał. Ciężka sprawa. Czarne chmury nad moją partią. Pasywnie, cóż ja mogę. Kurczę. Źle to wygląda. No wtopa jest, wtopa. Źle pograłem, nie tu. Pionek dochodzi przecież. No właśnie. O, ogromnie. Kurczę, w takim debiucie, w którym nie powinienem raczej przegrywać tak łatwo. Zobaczmy, gdzie błąd popełniłem. No widzicie, wygrywa się z arcymistrzami, a przegrywa się z FM-ami. A taka pozycyjka równa tak naprawdę. Tutaj źle pewnie zagrał, bo mogłem zbić tutaj i wykorzystać to, żeby zagrać gońcem aktywnie. Nie wiem dlaczego, ja w ogóle jakoś czułem presję troszkę w tej partii. No dobra, zobaczmy co tutaj było. No tak, on trochę miał lepiej. No czarne bez żadnych tutaj problemów stoją. To się zgadza, bo moje gońce już nie są takie silne. To jest kwestia tego, czy ja tam gdzieś nie stałem. No nie, to czarne cały czas stoją dobrze. I teraz wieżą czy pionkiem? Podobnie pokazuje.
Ale wierzą. I co tutaj? Carlsen by się pewnie rozwiązał z każdej strony. B4 jeszcze mnie lekko rozwiązywało. No tak, rozbijać w tę stronę. No też jest jakaś nauka, słuchajcie. Nic takiego nie przewiduję. Nie przewidywałem, nie myślałem o tym. No tutaj i co? CD, CD. I jak to wygląda? A cały czas B4 wchodzi, słuchajcie. Ajajaj, szkoda. Chodzi o to, żeby pozbyć się słabości tych pionków, tak? B4. Czyli jednak pozycja nie jest najgorsza. No cóż, pograłem tak. No ja wiedziałem, że skoczek wchodzi. No i ta pozycja musi być przegrana. Technicznie. Ale ciekawe, czy z tym, czy gdzieś tam jakiś błąd popełnił. Grał w miarę dobrze. Nie no, w miarę sensownie. Trzeba dużej precyzji. Co pokazuje, żeby zbić. Nie przewidziałem w ogóle, że on może tak zagrać. Zbić, zbić. Liczyć na to, że... Dobra, już po zawodach, słuchajcie. Kolejna runda. FM. Po raz kolejny. Ile ja mam punktów w ogóle? 3 na 5 chyba, prawda? Nie jest źle. Nie byłem jeszcze. Nie byłem w żadnym szczycie tam. Nie byłem. Okej. Okay. No mamy szacha, ok, zasłaniamy się. E4. Czy taką pozycję gram z arcymistrzem? Tutaj! Czy ja nie mogę tego zbić? Tak po prostu. Pewnie, że zbije. To teraz tak uciekam, tu słabość zostaje. No dobra, tak można grać. Muszę tym. Ale też po słabościach tu będzie mnie męczył. Ok. Goniec F6, tak, ale tu zawsze zostaje słaby pion. To F4. Aha, skoczek wchodzi. No muszę tak. Dobra, utrzymać tylko muszę tego pionka. Ale sprytnie, ale spryciula. Ładnie gra. Muszę tak pilnować tutaj. Będzie miał wiecznego skoczka na D4. No właśnie. To jest to. Niestety. Wieczny skoczek, czyli on strategicznie stanie lepiej. Znowu bez jakości będę musiał grać, jak będę chciał wygrywać. Co on tu kombinuje? Idziemy na atak. Skubany wymienia, słuchajcie. No dobra, wymieniam. I co, tak grać? No nie, no, tu wisi. Czarny lepszy, niestety. Okej. No nieźle, nieźle. Muszę przepchać to. Spróbujmy tego skoczka za chwilę zbić. Ale to nie będzie takie proste. Dlaczego nie? Tak? Będę chciał go zbić. No ja nie potrafię wytrzymać. Ja muszę, słuchajcie, sieknąć figurę. Muszę. Teraz pytanie, czy ja gram na wygraną? Czy chce remis utrzymać? To jest zasadnicze pytanie w tym wszystkim. No, przedrzeć mi się tu będzie bardzo trudno. Aha, on się będzie przedzierał. Okej, słusznie. Tutaj przełom? Chyba nie. Mhm.
No muszę przepchać. Pozycja nie należy do tych przyjemnych. Chciałbym tego pionka wziąć. Lecz to będzie piekielnie trudne. Ale będę się starał. Nie uda się. Nie uda się, moi drodzy, wziąć tego pionka. No, będę stał w miejscu. Pograłem troszkę słabo, niestety. Jeszcze mam minutę mniej. Czy ja tutaj nie przegram za chwilę? Co, nie mam pojęcia. To drugi przełom tym pionem. Stopa. Totalna. Takie opcje? Może coś postraszę? Co za partia. Ale aktywność króla przyznacie, że świetna, nie? Jak się uda tu dać szacha, mówię, że chyba F2 powinien zagrać. Masakra, co tu się dzieje? Jeszcze mam czas u mnie, ale czuję w kościach, że... Co? No wiem, że da mi tu szacha. Niedobrze, 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 niedobrze. No musi widzieć takiego szacha. Może jakimś cudem się uratuje. Oczywiście, no wiadomo, straciłem tego ważnego pionka, ale co zrobisz? Nie mogłem iść w tamtą stronę, bo bym stracił kolejnego. Tu dwa by szły pionki, byłoby źle. Tak, może mu się uda tego jeszcze zbić i powalczyć jakiś remis. Jakimś cudem. Szach. Szach. Jak zagra tutaj, ja mam taki ruch jeszcze. Sprytny. Czasu mało, czasu mało, czasu mało. On to widzi. To pójdę zaraz mu dać mata. Czemu nie? No w ogóle tu mi nie może dać szacha, zapomniałem. To i ekstra. Czy tego piona teraz koszę? Kurczę, nie wiem. Powiem wam, zgłupiałem. Dobra, idę na mata. Nie wiem, zgłupiałem, zgłupiałem, zgłupiałem. Idę na mata. Jeszcze źle zagrał według mnie. A, dobrze zagrał.
To za poza. Remis. No remis, remis. Jeszcze go sprawdzimy, czy potrafi się bronić. No, chyba potrafi, nie? O, no właśnie, potrafi, skubaniutki. Dobra, remisik. No, ale też trzeba być zadowolonym z tej partii, powiem wam szczerze, bo tam się zaryzykowało nieco. No dobrze, dobrze, że jest remis jakiś, nie tylko porażki, nie tylko zwycięstwa, zwycięstwa i porażki, 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 tylko jakiś remisik wpadł. 3,5 na 5, całkiem w porządku. Wprawdzie z niżej notowanym zawodnikiem rankingowo czeskomowo, no ale pozycja była ciekawa, ostra. Okej, okay. No jest dobrze, jest dobrze. Ile mieliśmy rund? Ktoś mi przypomni? Zaraz, 3,5 na 6 chyba jest. Nie na 5, ile mówię? Na 6. No to też nie najgorzej. Pół na 6. Ok. National Master. Rumunia. Dobra. Jaki debiut grać? Słuchajcie, co po E4, co po D4? Co proponujecie? Piszcie szybko, bo zaraz decyzję muszę podjąć. Po D4. No to podejmuję sam decyzję. Już słuchajcie, gram tak. Kida. No oczywiście, że kida. To dobrze, dobrze, że planujesz. Trzeba, trzeba. Królestwo Indyjskie jest szalenie ciekawym debiutem. Zaraz przy Najdorfie, tak mi się wydaje, ale w tym powstaje dużo pięknych motywów. Zaszalajmy gońcem na G4, no grajmy logicznie, podważamy punkt D4. No właśnie, więc musieliśmy tutaj podjąć jakieś działania. Zagram tak po swojemu. Nie, nie będę otwierał pozycji. No oczywiście teraz bicie tutaj nie będzie miało chyba sensu, trzeba będzie odejść tym gońcem. No tak. Wprawdzie tutaj można było, ale gość ogarnia trochę, powiem wam szczerze. Jakoś mi ten układ się podoba. Może coś tam trzeba będzie pozmieniać. Ale póki co ok. No wiadomo, że zwiewam. F5 planuję. Nie ma na co czekać. Trzeba iść tutaj ostro. Wprawdzie tutaj wieża też patrzy, trzeba uważać. Bicie na C5, skoczek, skoczek D4 jest ciekawe. Muszę zejść. No jest dużo motywów. Jest sporo motywów. Ale tu się nic nie dzieje wtedy. No ale on myśli, widzicie, on myśli, tak? Też strategia taka w tym jest, że przeciwnik myśli. No i dobrze. Niech kombinuje chłopak. Okej, okay. Zobaczcie, zagra skoczkiem na D4. Na 100%.
To widziałem. To gram tak, bez zastanowienia. Jak zagra tutaj, to po prostu wybije na jego pionka, on wejdzie skoczkiem na D5, będzie stał tym skoczkiem ciekawie. Aha, przecież ja skoczkiem z C5 mogę wybić. No jasne. Jeszcze przez chwilę mi przeszło przez myśl, żeby tam odbić tutaj. No, fajny ruch wymyślił. Będziemy chyba uderzać najpierw B6. On będzie tutaj się rozpychał przez. A tędy nawet. Tu się chyba trzyma wszystko. Mogę nawet tak zagrać. Aha, tu sobie osłabię. Idziemy królem. Wybić zawsze wybije. Pionek. Atakujmy. Poniekąd tam na G2. Straszmy przeciwnika. On gra na sekundach. A jednak poświęcił. Lekka prowokacja nastąpiła. Ale to jest czysta figura. Bicie na H3 nie mam. Tutaj i bicie na H3. To może być ciekawe. Jeszcze się lekko wstrzymał. Zagrał sobie taki ruch wyczekujący. On ma sekundy na zegarze. Okej. Okay. To co? To chyba grajmy tak w takim razie. Próba wymiany. Oczywiście ja nie mogę wymienić. Tu? Tu gram na figurę więcej. No jest punkcik. Ok. W miarę poszło dobrze. O, dobry wieczór, Mikołaju. Czemu nie gdzie? No, sprawdźmy, co tam się działo w tej partii. Sprawdźmy. C6 tutaj. Plus jeden coś, ale ja nie wierzę w ocenę komputera w kidzie, słuchajcie. Dobra, teraz sprawdźmy. Okej, okay, komp pokazuje, żeby bić i grać wieżą na E8. Lecz taki ruch mi się bardziej podoba, D5. No tak, C5 pewnie nieco gorsze strategicznie. Bicie tu. Skoczek D7. A, no tak, dobry plan, zobaczcie. I skoczek D7. Tu się absolutnie nie boimy i od razu idziemy F5. A tu linia jest otwarta i ten pionek już nam tak nie szaleje. No dobra, to uczymy się całe życie. Motywów jest strasznie dużo, tych takich cegiełek do poskładania. No tak, Kocichowski, no miałem tak w tamtej partii właśnie miałem, że był remisik. Tnie się, tak? Pewnie internet jest używany. Poczekajcie chwilę. O, muszę zdążyć. Moment.
Ciutkę się może ciąć, z tego względu, że tam jest renderowanie. Chwila, to ja tam wyłączę. No nie może mi się ciąć, bo procesor pracuje za mocno. Widzicie, za dużo rzeczy. Mam nadzieję, że będzie ok, bo tam renderowanko się było nastawione na laptopie i może teraz się uspokoi. Nie wiem, nie wiem. Dajcie znać jak teraz, bo wprawdzie 2% mi zabiera ze zgubionych klatek, ale mam nadzieję, że będzie ok. Żyjemy, żyjemy. Słuchajcie, jak to wygląda. Właśnie, przycina, przycina, przycina. Tego nie chciałem. Ale przy nagrywce będzie chyba w porządku, mam nadzieję. O, gubił się klateczki. Słuchajcie, co wy na to, jakbym jeszcze raz odpalił streama? Czy nie będzie to problem? Dużo was, a tutaj będę musiał... No dziwne, przecież i karta graficzna i wszystko było. Dobra, spróbujemy jeszcze raz odpalić. Nagrywanie zostanie. Więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Zatrzymywanie streamowania. O, co tu się tnie, kurczę blade, no faktycznie. Nieco się przycięło. Dziwne. Mistrz międzynarodowy. No, spróbuję odpalić tego streama ponownie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ok, G6, skoczek C3, D5. Ok. Działa? Czy wszystko działa? Dajcie znać. Chociaż zgubionych klatek jest 60%. Nie, coś tu jest nie tak. Coś tu bardzo jest niestety nie tak. Działa? Serio? Nie gubi nic? Nie, chyba no. Właśnie. Nie wiem dlaczego ten net tak mi zaczął teraz dziwnie chodzić. Nagranko będzie, słuchajcie. Idziemy na gościa. Zbiję na H5. Nie ma co się czaić. Roszada, lecimy wieżą na H1.
Tam dajemy mata za chwilę. No E5. Tak grozi. Oby coś z tego wyszło. No się skupiam tutaj właśnie. Tnie trochę, nie? No właśnie. Sorry, sorry. Bardzo przepraszam. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak się zadziało. Kompletnie nie mam pojęcia. Ale pozycja jest dobra chyba, słuchajcie. Tak grozi. Musi wybić hetmanem wieżę na H5. Tutaj grożą widły. Pozycja mega ostra. Te F5 było chyba niefortunne. Z jego strony, mam nadzieję. No jeszcze hetman E8 ma oczywiście taki ruch. Ale to można wbić tak. Może się podziać trochę. Nie, no idziemy wieżą. Tam aktywnie trzeba atakować. Tu oczywiście mogłem zagrać tak i odzyskać tam jakieś jakości. Mnie tutaj do parteru przycisnął. Tak się przerzucę tutaj. Coś może. Może i było lepiej gdzieś tam zagrać. Może byłaby szansa. Nie da się oglądać, nie? Kurczę, sorry ludzie, sorry, że tak wyszło. Nagrywka będzie później. Skoczki tu zrobią robotę. Mam nadzieję. No go. Co to za poza? Chyba wygrywam zaraz. To tak mi się wydaje, że to jest wygrana. Tylko weź to wygraj jeszcze. Oczywiście. Trochę daję mu ruchów, ale nie wiem jak, jaką tu koncepcję wygrać. Wybrać. Ciekawe. Może teraz będzie dobrze, nie mam pojęcia. Taka koncepcja istnieje. Te skoczki tutaj przeciwnika nieźle mu szturują. Mam nadzieję, że to się uda. Idźmy po pionki po prostu. Zbierajmy pionki. Nie puszczam wieży, żeby do gry weszła królem.
Pata nie ma. Jest macik, ale dobra partia. Szkoda, że tego nie widzieliście, sorry. Czy się zacina, powiedzcie. No strasznie dużo klatek gubię, nie mam pojęcia dlaczego. Kurczę blade, strasznie mi wstyd, że tak wyszło. Nagrywka na szczęście idzie, mam nagrywka chyba się nie zacina. Ale dobra partia była, bardzo dobra partia. No żałuję, że jej nie widzieliście. Dajcie znać, o co tutaj, czy już się coś poprawiło. No jeszcze raz chwilę zatrzymam streama, czy mnie w ogóle słychać. Słychać, widać, cokolwiek, dajcie znać. Ale lipka. W stanie coś ustawić, jeżeli stream jest zatrzymany. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Nie jest. Słuchajcie, no na szczęście to się nagrywa, więc będzie, ale niestety stream jest, do D. Co zrobić? No muszę skupić się na partiach, była to runda która? Była to runda ósma. Wybaczcie, moi drodzy. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ostatnio mi tutaj były zmieniane jakieś ustawienia. Spróbuję jeszcze raz odpalić. Kurczę, jaki wstyd. Znowu klatki się gubią. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Strasznie źle to wygląda. A trzy rundy jeszcze, dużo gry. Coś może w OBS-ie zadziałało nie tak, nie mam pojęcia. Kurczę, no widzę, że klatki się niestety gubią, ale dziwne, bo przecież po zmianie ustawień coś tam może nie tak chodzi jak trzeba. No nie da się pewnie oglądać, sorry, ponad 60%. Sorry.
No my czekamy na kolejną rundę. Co teraz? Jak działa? Dajcie znać, ale dalej pewnie lipa. Pewnie lipa. Cóż, może jakąś wielką zrzutę zrobić na sprzęt nowy. Nie no, sprzęt jest dobry oczywiście. Net też jest dobry. Nie wiem z jakiej przyczyny co tu się stało. OBS jest ustawiony. Ostatnio mi tutaj właśnie kumpel też pomagał w ustawieniach, w różnych ustawieniach. Zużycie procesora i tak dalej, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia, bo stream chodził dobrze przecież od połowy. Od połowy się tylko coś zepsuło. Nic na YouTube teraz nie wrzucam. Absolutnie, teraz nic, nic, nic. Teraz jest dobrze, ale 50% klatek zgubionych. A spada, spada. Poniżej 50 jest. Może się uda. Poniżej 48. Powoli spadają klateczki, słuchajcie. Jeszcze jest i tak dużo, ale powoli klatki spadają, więc jest nadzieja. Jest nadzieja. Słuchajcie, tak na marginesie, wygrałem partię z mistrzem międzynarodowym. Bardzo ciekawa partia była, ostra mega. I gościa tam po prostu zajechałem. Także mam punktów ile? 5,5 na 8? 5,5 na 8 chyba. Klatki spadają, 44% i spada, więc jest dobrze. Może się wyrówna. Coś może jednak zatrybiło. Zobaczymy, zobaczymy. Jest płynnie, dobrze. No może jeszcze będzie lepiej. Bo te procenty spadają. Okej. Dobrze, niech procenty spadają. W porządku. F5 sobie odświeżajcie. Okej. Ale już jest poniżej 40% zgubionych klatek, więc jest dobrze. A po 8 rundach jest króciutka przerwa, ale to już zaraz się ta przerwa kończy. Partie się również zakończyły wszystkie, więc teraz odpalamy rundę kolejną. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak, tak, tak. Już jest 37% i spada. Więc powinno być dobrze. Aż dziwne, że tak mi tutaj to się zacięło. No nie, nie, sprzęt nie może nawalać. Nie może mi sprzęt nawalać. Jak będą jakieś ważne zawody, coś w tym stylu, to... No właśnie, dużo nas było i trochę się ludzi wykruszyło. No nic nie poradzę. Dobra, słuchajcie, mamy kolejnego zawodnika. Nikola gry. Dobra, Ukraina, gramy. Gramy, ważne, że klatki się kupują B3. Grajmy normalnie, nie będę tam się wygłupiał. Gdają centrum, to biorę. Idę tak. No i roszada zrobiona. Ok. Chyba też tak zagram wieżę na E8.
Taka pozycyjka, nie? Klatki spadają, to dobrze. No, takie manewry, zobaczcie, uskuteczniamy tutaj. Jeden i drugi ustawił wszystko optymalnie. I co dalej? Gryziemy. Pewnie zbije, bo teraz takie bandowe piony to się bije. Dylemat. Czy wybić nie na skoczkiem? A jednak tu poszedł. Słusznie. Pionek teraz jest słabością. Stracę pionka niestety. Cóż zrobić? Pion mniej. Tak po prostu. No idę, nie boję się. Niech mi bije. Na G5 zbił. Nawet się nie zapytał, czy może. No to będzie moja jakaś nadzieja na to, że mi tutaj po prostu zbił. Tutaj pod wisacą. A co ja w ogóle zrobiłem? Dlaczego ja tak zagrałem? Nie mam pojęcia. Zielonego. Niech ktoś mi powie. Kompletnie nie wiem, dlaczego tak zagrałem.
Aj, podstawiłem. Kurde, balans. Nie, no fatalnie pograłem. Fatalnie pograłem. Szkoda mi tej partii. Ajajajajaj. Ach, tym internetem się tam wkurzyłem i... Szukam wymówek teraz, nie? Wiadomo. Dobra, trudno. Szkoda, 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 szkoda. W ogóle zapomniałem, że wy jesteście. No nie, szkoda mi tej partii. Ten debiut był taki, no wiecie, wymyślany przez naszą dwójkę. Ja w ogóle tam coś zagrałem bez sensu. Miałem tą figurę, powinienem ją trzymać. Ale plus jest taki, że słuchajcie, czuję tą grę w tym blicu dzisiaj. Oby nie zapeszyć, bo nie jest jeszcze najgorzej. Mam 5,5 punkta, to jest dużo. Jeszcze dwie rundy, więc spoko. No tam sobie szybko przestawię w najważniejszym momencie, zobaczę tutaj, no i bicie, no to zagrał chyba, chociaż też odważnie trzeba przyznać, tylko tam potem nie docisnął jednak, tu mi dał, no właśnie, co? Goniec B5, no takiego ruchu nie widziałem, no to widzicie, słabo taktycznie, nie? On też zagrał słabo. W ferworze walki. No i tu zbiłem. Kompletnie zapomniałem. Jakoś mi się coś przewidziało, że ja tutaj mocniej bronię na E6. Co nie zmienia faktu, że ta pozycja... no co? Król H7? Figura więcej. Zwariowana nieco. I co teraz? Goniec B6. Skoczek zagrał. Hetman. Goniec. Skoczek. Bicie, bicie. No taka jeszcze, wiecie, po tych białych polach coś tam jakby skoczek się dostał. Można by było jeszcze powalczyć. Ale niestety... Hetman F5, dokładnie, trzeba było odważniej jakoś próbować tak, żeby tak, tak, za wszelką cenę. No właśnie, Krzysztof, mało odważnie. Co nie zmienia faktu. A tu w ogóle królem źle, bo królem może trzeba było tak grać, jak już miałbym grać królem. Z praktycznego punktu widzenia nie jest też tak prosto wygrać to białymi, chyba. No i tutaj podstawiłem, słuchajcie. No nie, no tragedia, nie? Tragedia. Bo już mi się zamarzyło. Dobra, po partii trzeba zapomnieć, lecimy dalej. Jeszcze dwie rundy zostały, więc luzik. Tak, ważne, że klatki spadły, już jest 13% i spada, więc dobrze. Sorry, że tak wyszło z tym netem. No, niefortunnie niestety. Ale chyba już wszystko działa, co? Wszystko działa w miarę. Ale poprzednia partia, to słuchajcie, była naprawdę zabójcza. To sobie później zobaczycie, nie? Była świetna, według mnie. No dobra, słuchajcie, co? Czekamy na kolejnego zawodnika. Ale fajnie mi się gra, muszę powiedzieć. Witik. Sami mistrzowie FIDE z takimi 2700. Wolałbym właśnie arcymistrzów, a nie właśnie mistrzów FIDE z 2700. Znaczy, że wyjadacze są. No ale ja też jestem wyjadacz, nie? Lecimy. Dobra, zagram tak. Zagram. Ja tego wariantu za bardzo nie pamiętam. Jak nie pamiętam, dlatego zagram też tak. A nie będę grał goniec z2. Nie będę wchodził w warianty, które są dla mnie mało znane. Taka pozycyjka. Pewnie ciutkę gorsza. Przynajmniej trzeba myśleć. Szybko rozsiadaj z głowy, goniec czarnopolowy, wyprowadzamy wszystkie figury. Taki miałem zamiar. Bierze E1 i sobie po prostu gramy. Tam się hetmanem poprawię nieco. Może nawet tak zagram. Może tutaj. On nawet mnie zmusił do tego ruchu.
Okej, bo to planuję zagrać, nie? Zagramy sobie G6. Jak tak zagra, to tutaj uderzę. Już się powoli zaczyna komplikować. Zresztą taki ruch, w razie czego, bo tutaj może grać na łapki. G3 takie dziwne posunięcie, gdy mam gońca na H4. No właśnie, słuchajcie, zagrał. Zagrał i się nie bał. No jak tutaj to mi wymieni, to nie chcę tego. Widzę pewną koncepcję. Nie, nie widzę. Widzę, tak. I teraz tak. Skoczek tu wieża bije. On mi tu kosi, grozi mat. O, właśnie, grozi mat. A jak tak zagram, tu. Może będzie lepiej. Skoczek D4 wygląda tak dziwacznie nieco. Albo skoczek na... Po prostu skoczek D2. Bo jak zbiję, to mam taki ruch. I tu wisi skoczek, dobra. Zobaczmy, może takie posunięcie. Tak po prostu skoczkiem, nie? Bo tam trzeba było więcej się doliczyć. Muszę tak. A G5 już jest. Kurczę blade. No nie. To już trochę tutaj coś pokasztaniłem. Coś już tutaj pochrzaniłem, niestety. Załatwił mnie. Zbić i... Nie mam wyjścia, muszę to zbić, masakra. Widziałem ten ruch. Muszę tak. Figura mniej. Po prostu figura mniej. Nic więcej za to chyba nie mam. Już poszukamy jeszcze sztuczek, ale to jest niezwykle trudne zadanie. On nie może skoczkiem odejść, bo tutaj straci. Dobrze gra. Mało czasu, ale tu jeszcze gra. To jest wtopa, moi drodzy. To się nazywa wtopa. Kurczę, tak się dać zrobić. No, końcówka fatalna. Oj, tu jeszcze misklika zrobiłem. Na C7 miałem zagrać.
Nieistotne. Szkoda. Dobra, Krzysztof, tylko się nie denerwuj, nie? Tak sobie założyłem i tak będzie. Co to było nie tak? A to jest zawsze kwestia debiutu, ale mi się to podobało. To takie złożone, według mnie. Tutaj, tutaj. Koniec, tu. No białe stoją przyjemnie. Skoczek E5 od razu należało zagrać, zobaczcie. Uderzyć przeciwnika, nie czekać na nic. No tak, a ja hetmanem jeszcze niepotrzebnie zagrałem. H6, no wyczuł, wyczuł, wyczuł. I tutaj, no właśnie, bo mi wszedł tym skoczkiem. A to są niuanse w blicu takich rzeczy, to ciężko mi takie w blicu rzeczy wymyślać, powiem wam szczerze. No tak, jak to wygląda? Hetman C6, no tak, D5 tutaj, skoczek E5 jeszcze pokazuje. No, skoczek E5 to co myślałem wcześniej. Bo chodzi o to, że jak zagram tutaj, to po wybiciu ja mam goniec. Ale myślałem o takim ruchu. Tutaj? A zaraz, przecież ja nie muszę faktycznie... Ja mam, tu jest ok. A faktycznie taki ruch. No bo ja tę pozycję widziałem w głowie, tylko po tym ruchu nie widziałem co zagrać. Znaczy, bo ja myślałem, że tylko tu muszę zbić, to on bije tu i ja się nie zasłaniam gońcem. Coś takiego widziałem, ale wtrącenia nie zauważyłem. No w długiej partii jest pocieszające to, żebym doliczył taki ruch, no już bez przesady. Tu doliczam, on mi tutaj czesze. Nie może tak, sorry. On mi, ja biję tu, on mi tu, 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 tu. No i taka pozycja jeszcze bez pionka, ale gońce, no i gram po prostu, nie? F4 i tam próbuję grać, no. To jeszcze byłoby do gry, do ustania. 1530, jaką masz kategorię? Wiecie, bo te rankingi się zmieniały. Jak ja wchodziłem na Elo, to miałem 2,87. Cześć, 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 witam. No szkoda, szkoda, szkoda mi tej partii. Bo nie będzie rekordu. Nie ma szans na rekord. Ale dzisiaj generalnie partie dobre. Oprócz, no tak, no takie nawet bym powiedział, znaczy jeszcze jedna runda jest oczywiście, ale bym powiedział, że te partie takie, no raczej wartościowe, żeby nie ten krzak z internetem, który właśnie się skurczył i wszystko działa. Dzięki Jakub, na razie. No to byłoby ok, no. Materiał będzie raczej nagrany. To właśnie ważne jest to, żeby kurczę, żeby wszystko hulało jak trzeba. No tutaj wokół szachisty każde aspekty muszą być, słuchajcie, ułożone. A jednak coś tam nie zatrybi. No dobra, zaraz ostatnia runda, bo się wszystkie pokończyły. Hikaru znowu ma 9 na 10. A co nas Hikaru obchodzi? Mam 5,5. No dobra, 5,5 też było fajnie. W sumie mieć 5,5 z 9. No i kobietę mi dali na koniec. No super, super. No zobaczmy zdjęcie. Nie za wiele widać. Czarnula. Okej, okay, lecimy. Mówię o włosach oczywiście. No dobra. Pewnie królewsko-indyjska. Hindusi tak mają, że grają porządne debiuty. Solidne. No dobra, tędy. No to tędy, w takim razie, jak jest goniec na D3. Od razu poszła tutaj. Po B4 będzie rządzić. Ja idę, po prostu idę tutaj. Nie mam wyjścia. Zbijam tym. Skoczek mi na H5 by stanął niefortunnie. A taka inna królewsko-indyjska niż zwykle. Runda ostatnia, aramatorze. Coś tam ogarnia, nie? Ogarnia, widać, widać. Ale chwila, przecież mogę zbić. Też tutaj zbiję od razu, otworzę sobie gońca. Dziwnie, w sumie. Jak zbiję pionkiem, to tu jest strzał i tam wchodzę hetmanem. A jak nie, to skoczę E5.
Udzielam prywatnych lekcji, lecz nie przyjmuję nowych uczniów na ten moment. Koniec F5. Strasznie ciekawe. Chyba zdobywam jakość. Co? Co? Coś takiego mi wynalazła. To tak. Jak zbije, to zbije gońcem, bo tu jak zbije hetman, wtedy goniec F5 i od razu zdobywam jakość. Ona może liczyła na to, że hetmanem wybije. A też mogłem wybić hetmanem, bo goniec... Nie, nie mogłem, bo... Nie mogłem. No ona musi wybić skoczkę, ja gram goniec F5. Czysta jakość więcej. Jaki skalp jest dla mnie najbardziej wartościowy, arcymistrzowski? Oj, musiałbym pomyśleć, ale w internecie wygrałem z bardzo silnym zawodnikiem. Już nie pamiętam nazwiska. Też na YouTubie jest filmik. Z Kowalenko. Nie z Kowalenko. Z białoruskim arcymistrzem. Oj, wybacz, zapomniałem nazwiska. Ale gość miał już 2700 przekroczone. Udało mi się z nim wygrać na 3 plus 1. Kowali, tak, coś takiego. Okej, okay, no to cóż. No zbić muszę. No i wyprowadzam sobie figurę. Czysta jakość więcej, to jest na pewno wygrana pozycja. Tylko jeszcze trzeba techniki trochę. Tam wisi, ale to ja głównie chcę wieżą zagrać oczywiście. No, takie partie to można grać, nie? Z Kowaliewem, ale nazwiska nie pamiętam. Z Robertem Kępińskim miałem trochę zajęć, lecz tu zagramy, żeby skoczek nie mógł ruszyć. Lecz na razie znaczy mam konsultacje, kiedy chcę, że tak powiem, tak? Na razie sam muszę się wziąć do roboty, dlatego na razie sobie nieco odpuściliśmy. Tutaj mam szacha. Tu. Sprytnie gra, bo jakbym zagrał wieżą E8, to skoczek F6. Okej. Może też taki ruch wygrywa od razu. Prawdopodobnie. Nie, Kowaliew, inny Kowaliew. No i co? Mogę zbić, czy nie? Czy mogę też tam zagrać, generalnie? Czego się nie doliczyłem? Nie no, nie wiem. Szach jedynie jest, to król H8. No właśnie, wszystko gra. Gra przeciwniczka do końca. Może gdzieś tam mi się myszka omsknie. No wezmę te wszystkie pionki, taki zaszczyt. Nie to, że się bawię, po prostu chcę odciąć tutaj, nie dać pata. Do końca grają.
No dobra, 6,5 punkta. Chyba dobry wynik, co? Mimo wszystko jestem zadowolony z tych partii. Słuchajcie, jedno z lepszych Title Tuesday, niekoniecznie wynikowe, ale 6,5 to jest tak solidnie jeszcze z tymi partiami, co tutaj gram. Jestem w miarę zadowolony, muszę powiedzieć. Dobry Title Tuesday, dobre. No mimo problemów technicznych, tak, ale zobaczcie jedną tu partię z mistrzem międzynarodowym. Masakra. Piękna, piękna partia. Tak mi się podobało, że tam atak poszedł taki, że aż miło. O, no i pięknie.